2004 roku, a 2,5 miesiąca później złożyliśmy wniosek o członkostwo. Ale o tym zaraz. I właściwie Układ Europejski był podstawą prawną aż do chwili wejścia do Unii Europejskiej. Tylko że w 1997 roku jesienią zostaliśmy zaproszeni do negocjacji i w 1998 roku zaczęliśmy te negocjacje. Zatem można powiedzieć, wzięliśmy na siebie zobowiązanie większe niż tylko Układ Europejski, bo już musieliśmy się wykazywać, że przygotowujemy się do członkostwa. Także mimo, że podstawą prawną był Układ Europejski, to my już byliśmy w innym, można powiedzieć, w innych rygorach. I od 1998 roku ta procedura akcesyjna już szła jak maszyna taka, można powiedzieć. Weszliśmy w taką uliczkę jednokierunkową, w której trzeba było patrzeć na znaki, czy jechać szybciej, czy wolniej. To już te znaki ustawiała Unia Europejska. I z perspektywy, chcę Państwu powiedzieć, z perspektywy, bo zawsze to jest problem dostosowania się, wypełnienia tych rygorów, które narzuca strona, która przyjmuje, bo mówią, to Wy chcecie do nas przystąpić, to musicie wypełnić reguły. A my chcieliśmy mieć jakieś pole swobody. I wtedy to była pewna dolegliwość, że cały czas trzeba było się godzić na pewne wymagania. Trzeba było na różnego rodzaju dokumenty produkować, dostarczać na czas i wyjaśniać wiele rzeczy. Ale teraz mogę powiedzieć, jak rozmawiam na przykład z naszymi partnerami ukraińskimi, to mówię, dobrze byłoby, gdybyście trafili w tą procedurę, gdybyście mieli zaoferowaną procedurę, to byście wiedzieli, jakie macie pole swobody i byście robili postępy. A tak to błądzicie po stepach. Po prostu macie, nie ma żadnych rygorów, nic się od Was nie wymaga, a Wy sami deklarujecie, ale nie ma mechanizmu, który by doprowadził do zmiany takiej, która by doprowadziła do sensownego finału. Więc ta procedura akcesyjna jest ze wszech miar owocna, bo w naszym przypadku okazała się owocna, nie ma wątpliwości. No i 1 maja weszliśmy do Unii Europejskiej, więc zaczął się ten etap, który trwa już 6 rok, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, 1 maja będziemy mieli 6 lat. Ja mam tutaj kilka obrazków, żebym za Państwa nie zagadał, bo tak dawaliśmy szansę na zadanie pytań, a ja oczywiście najłatwiej jest mówić. Tutaj więcej szczegółów, ale ja myślę, że nie mogę Państwa zajmować nadmiarem szczegółów, może tylko takie impresje byłyby ciekawsze. To one wtedy zostają jako wyobrażenie o tym, jak można patrzeć na tamten czas nie tylko od strony takiej formalnej, czy takiej przymusu takiego, że no co, jakieś tam daty, jakieś tam fakty. Ale to jest taka ciekawa historia, bo ta historia, w tej historii, no mieliśmy nieżyjący, niedawno zmarły profesor Skubiszewski, mieliśmy 26 listopada 1991 roku podpisanie porozumienia, na podstawie którego staliśmy się członkiem Rady Europy. W tamtym czasie nie można było sobie wyobrazić członkostwa w Unii Europejskiej, starań o członkostwo, jak się nie spełniało tych reguł, które określiła Rada Europy, czyli prawa człowieka, reguły funkcjonowania państwa prawa i demokracji Rada Europy. Ja o tym wspominam, a na przykład jakie są koincydencje ciekawe. Nie chcę tutaj się eksponować jako środek tej integracji europejskiej, ale na przykład ja nie pamiętam, kiedy, którego dnia zacząłem być podsekretarzem stanu w latach 90., ale pamiętam, kiedy zostałem sekretarzem stanu obecnie, w obecnym rządzie, bo stało się to nominacja podpisana przez premiera, jest 26 listopada 2007 roku. Spojrzałem na to i mówię, o, dokładnie wtedy, kiedy wyszliśmy do Rady Europy. I zapytajcie Państwo, wiele osób, kto pamięta, kiedy Polska weszła do Rady Europy, ale ja to pamiętam, bo zawsze takie rzeczy się składają na taką orientację w czasie. Taka logistyka jest potrzebna, wiedzieć, co było kiedy, i co potem, a co było przedtem. W ten sposób ten problem gigantycznej integracji daje się bardzo ładnie układać i w pamięci, i w wyobraźni. Ta pani była później wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, pani Catherine Lalimier, ówczesna sekretarz generalny Rady Europy. Kiedyś woziłem ją po Warszawie swoim prywatnym Renault. Bardzo była zadowolona, że jeżdżę francuskim samochodem. Bo to francuska. Tak. To ceremonia podpisania Układu Europejskiego. Jak widzicie Państwo, tutaj Jacques Delors, komisarz Van den Broek, a tam Leszek Balcerowicz obok ówczesnego premiera Węgier Ontola, nieżyjącego już. Układ Europejski miał mniej więcej taką strukturę. To jest taki w zarysie struktura. On wchodził w życie, podstawowa jego część handlowa została wprowadzona przy pomocy Interim Agreement.
umowy przyjściowej, takiego porozumienia przyjściowego, chodziło o liberalizację handlu, a więc otwieranie rynku. I to, kiedy jeszcze układ nie był ratyfikowany, przez te 2 lata już wprowadzano liberalizację przepływu towarów. Natomiast inne kwestie weszły później. I tutaj w Układzie Europejskim znalazła się bardzo istotna kwestia, zbliżanie przepisów prawnych, harmonizacja prawa. W związku z tym zaraz po wejściu w życie Układu Europejskiego w rządzie powstał mechanizm, pani dyrektor Kudlińska od tego czasu tam pracowała, nie wypominam wieku, tylko że pamiętam, że wtedy już się znaliśmy, od początku jak uruchomiony w rządzie został mechanizm kontrolowania stopnia dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej. To było na początek trudne, bo tego prawa nie znaliśmy, ale identyfikowaliśmy je i zaczął się proces opiniowania aktów prawnych pod względem zgodności z prawem europejskim. To było w 1994 roku. Ale tylko rządowe akty prawne, czyli około połowa tego, co trafiało do ustawodawcy, do parlamentu. Tutaj jakiś kalendarz organów, które nadzorowały stowarzyszenie i to skromne zdjęcie, w którym też tam gdzieś w tle jestem, muszę powiedzieć, dlatego tutaj nad nim się zatrzymuję, bo kiedy byłem przewodniczącym delegacji Sejmu i Senatu do kontaktu z Parlamentem Europejskim, czyli tak zwana Joint Parliamentary Committee, która nadzorowała układ stowarzyszeniowy do PKW, to po stronie Unii Europejskiej, po stronie Parlamentu Europejskiego moim odpowiednikiem był na początku Jaś Gawroński, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Włoch, syn polskiego ambasadora przed wojną, sprzed wojny, Jaś Gawroński, czyli mieliśmy swoich ambasadorów w Unii Europejskiej, takich autentycznych. No ale na przykład Węgrzy, bo wtedy moim odpowiednikiem ze strony węgierskiej był Viktor Orbán, a z kolei Orbánem się opiekował hrabia Otto von Habsburg, deputowany z Austrii, dziś emerytowany, ale wówczas jako opiekun węgierskiego rządu bardzo im pomagał w procesie integracji. To takie ciekawostki. Teraz tak, jeśli chodzi o warunki, to traktat o Unii Europejskiej w artykule O zapisał warunki. Każde państwo europejskie, które spełni warunki, złoży wniosek do Rady i tak dalej. Więc z traktatu wynikały te warunki. To już tutaj jest, mam planszę z kolei, jak to po traktacie z Lizbony zostało zmodyfikowane. Znaczy jak traktat z Lizbony to zmodyfikował w traktacie Unii Europejskiej. Tutaj artykuł 6, który warunki określał. Dziś to jest artykuł 2 traktatu Unii Europejskiej, tych warunków jest trochę więcej. Więc mówię, że nawet precyzują się warunki, na których można się ubiegać o członkostwo. Ale istotne było wtedy dla nas to, że w 1993 roku, w czerwcu 1993 roku Rada Europejska w Kopenhadze uzgodniła tak zwane kryteria, które nazwaliśmy kopenhaskie. Kryteria dla państw Europy Środkowej, które będą chciały przystąpić do Unii Europejskiej i te kryteria można było podzielić na polityczne, gospodarcze, dodatkowe takie jak na przykład, że przystąpimy do Unii Gospodarczej i Walutowej, przystępując do Unii przyjmiemy warunki Unii Gospodarczej i Walutowej, tylko z derogacją czasową, tak jak to się stało. No i wreszcie dla siebie warunki także określiła. Te kryteria kopenhaskie obowiązują do dzisiaj. Obowiązują na przykład kraje Bałkanów Zachodnich, które ubiegają się o członkostwo w Unii Europejskiej, będą obowiązywały. To jest pewien kanon, który trzeba się wczytywać i robić. Pytają mnie nasi sąsiedzi ze wschodu, jak się przygotowywać. No to sobie patrzcie w kryteria kopenhaskie i zobaczcie, czy je spełniacie. Bo to jest pierwszy egzamin, który będziecie przechodzili. Sami dla siebie przygotowujcie się do tego, żeby spełniać kryteria kopenhaskie. Ale przy okazji, tutaj się pojawiła ta kopenhaska syrenka, chcę powiedzieć tak, że Unia, ta, o której ja teraz opowiadam, ta była trochę ciekawsza niż obecna. Dlaczego? Bo na przykład co półroczne prezydencje, czyli przewodnictwo Radzie Unii Europejskiej i tym samym Radzie Europejskiej przez kolejne państwa Unii Europejskiej dawały taką urodę temu, że co pół roku mieliśmy spotkania w kolejnym kraju członkowskim.